Czy nasz mózg może być sprawny do późnej starości? Ja spotykam w poradni dla osób z chorobą Alzheimera osoby, które mają znacznie obniżone zdolności poznawcze właśnie w wieku starszym, a na drugim biegunie są osoby, które mają doskonały umysł i którzy cieszą się doskonałą sprawnością umysłową do późnych lat. Także zdecydowanie starzenie optymalne wraz z utrzymaniem doskonałej sprawności umysłowej jest możliwe. Są bardzo istotne czynniki genetyczne, które warunkują właśnie optymalne starzenie z takim wysokim poziomem funkcji poznawczych. Natomiast w momencie, kiedy rozwijają się pierwsze objawy otępienne, no to już w zasadzie nie mamy na to wpływu. Zazwyczaj te osoby, które się cieszą bardzo dobrą sprawnością umysłową, mają w swojej rodzinie również osoby starsze, które cieszą się również tym doskonałym zdrowiem psychicznym i fizycznym, także bardzo dużo zależy właśnie od czynników genetycznych. Wyższy poziom wykształcenia i ćwiczenia umysłowe, czy duża sprawność, czy duża aktywność psychiczna przez całe życie warunkuje jedynie to, że później uwidaczniają się u nas objawy otępienia. Natomiast nie przeciwdziała im w zupełności.